następny do poligonu. Dobrze. Teraz podchodzi Gebu Pantos. Paster następny. Bardzo dobrze. I jako ostatni klacz Zaza. Też weszła. I ruszyły. Poligon GW Pantos, na czele GW Pantos, drugi poligon, trzeci Paster, na czwartej pozycji galopuje Agat. Na ostatni, tam razem trzy konie galopują na ostatnich pozycjach Webułek. GW Pantos prowadzi z przewagą, drugi jest Paster, trzeci poligon, czwarta Zaza, piąty Agat i szósty Gwidon. 1400 metrów do celownika. Z dużą przewagą prowadzi Gebu Pantos. Na drugiej pozycji galopuje Paster, na trzeciej poligon Zazą Łeb w Łeb i ósmy Gwidon z Agatem Łeb w Łeb. 1200 metrów do celownika. Gebu Pantos nadal z dużą przewagą. Goni go Paster. Na trzecią pozycję przesunęła się w tej chwili Zaza, czwarty jest poligon, piąty Gwidon, 1000 metrów do celownika i szósty Agat. GW Pantos na czele, Paster drugi, Zaza trzecia, poligon czwarty. Pół zakrętu, GW Pantos, Paster, Zaza, poligon, Gwidon, Agat. Przewaga GW Pantosa się już zmniejszyła i to znacznie. 600 metrów, GW Pantos, Paster, Zaza. Wyjście na prostą. Prowadza GW Pantos, atakuje go Paster, finiszuje Zaza. 400 metrów do celownika. Paster jest, pierwszy ucieka. Paster, Paster, Paster na czele. Gwidon po zewnętrznej, Zaza finiszuje. Paster ma przewagę. Paster ma przewagę. Nadal Paster. Zaza jest druga. 200 metrów. Paster, Zaza. Paster, Zaza. Paster, Zaza. Ale Zaza dobrze galopuje po prostej. I zaczyna atakować Pastera. Paster, Zaza. Paster, Zaza. Paster, Zaza. I celownik. Paster, Zaza. Gwidon, Agat, GW Pantos, poligon.